oczywiście cieszymy się z tego, że wygraliśmy, zdobyliśmy 3 punkty. Tym bardziej po tych dwóch nieudanych meczów ligowych. Można powiedzieć, 3 rzędu przegrane, 1 pucharowy. Taki był dolny trochę, ale najważniejsze, że wyszliśmy z niego i mentalnie wyszliśmy, bo tu nie chodzi o fizykę, albo o taktykę, tylko i wyłącznie mentalnie. I dzisiaj chłopaki udowodnili, że potrafią, tylko muszą włączyć głowę i skupiać się na meczu. Nie w 15 minucie meczu, nie w drugiej połowie, nie pod koniec meczu, a już jak obudził się i w tym dniu, to już musisz skupić się całkowicie, wyłącznie całkowicie na meczu. Dzisiaj oni jeszcze raz udowodnili, że oni to potrafią i no co, cieszymy się, jeszcze raz powtarzam, z tych zdobytych 3 punktów, ale jeszcze daleka droga przed nami. Teraz mam krótką chwilę odpoczynku i od poniedziałku już przygotowania bezpośrednio do wyjazdowego meczu w Gdańsku, gdzie naprawdę ciężki rywal, chociaż wszystkie rywale, nie ma łatwych meczów, ale o Gdańsku będziemy myśleć od poniedziałku. Teraz możemy tylko poświętować, trochę pocieszyć się wygrany i dziękuję wszystkim kibicom, którzy dzisiaj przyszli, wspierali nas, to jak zwykle nasz 8 zawodnik. Dziękuję im za to i zapraszamy na następne mecze, a my ze swojej strony możemy obiecować, że to my damy z siebie wszystko na meczach, żeby zdobywać te 3 punkty. No jesteśmy zadowoleni, bo nie wygraliśmy. Gratulujemy zespołowi z Głogowa zwycięstwa. Wydaje mi się, że przeważyła pierwsza połowa, gdzie nie zagraliśmy tak, jak sobie gdzieś tam przygotowaliśmy się do tego meczu. Mimo tego, że nasz bramkarz pierwszy połowie miał 9 piłek, to nawet nie prowadziliśmy w tej pierwszej połowie i to w dużej mierze zaważyło. Mieliśmy też w drugiej połowie moment tam, gdzie było 3 bramki, mieliśmy piłkę, ale mieliśmy jakieś błędy i to zespół było właściwie cieszy z 3 punktów. Ten wszystko powiedział praktycznie, ale na pewno cieszymy się z tych 3 punktów po tych 3 porażkach, które nas spotkały. Dobrze przepracowaliśmy cały tydzień, dobrze przygotowaliśmy się, zagraliśmy prawie równe 60 minut meczu. Co tu dużo mówić, no, trzeba teraz trochę przeanalizować ten mecz taki pod względem błędów, które popełniliśmy i przygotować się od poniedziałku pod Gdańsk i tam popatrzeć o kolejne punkty i zrealizować cały cel, który postawiliśmy sobie przed sezonem. Tak jak trener już powiedział, gratulacje dla Głogowa, bo zagrali dobry mecz. Tak jak Kasper powiedział, równy. My niestety takiego równego meczu nie zagraliśmy, bo jesteśmy źli na siebie za pierwszą połowę, bo no, była nie do przyjęcia z naszej strony. Mimo tego, że cały tydzień dobrze trenowaliśmy, dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu. Tak naprawdę no, nie zaskoczyli nas w pierwszej połowie, a mimo wszystko zdobywali łatwe bramki. My też popełnialiśmy proste błędy w ataku i chłopaki biegali do kontry. Traciliśmy łatwe bramki, później męczyliśmy się kolejny raz w ataku i niestety ta pierwsza połowa może nie jest do wymazania, ale na pewno do przeanalizowania, bo nie chcielibyśmy już takiej połowy zagrać w żadnym meczu.